Dzień dobry, Boberek w nowym świątecznym vlogu. Dzień dobry, Boberek. Tak. Grej, Boberek. Boberek, coś innego. Nie wiesz, co to jest Boberek? Nie znasz. Nie Boberek. Znasz Boberka. No trudno, to jak nie znasz Boberka, to dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jesteśmy tutaj teraz. Jedziemy na kawę. A gdzie idziemy na kawę? Nie wiem, zaraz się okaże, gdzie pojedziemy. Dzisiaj mamy, słuchajcie, niedzielę. Dolce. Tak, dzisiaj mamy niedzielę. Też jest niedziela handlowa, więc wszystko jest otwarte. A my stwierdziliśmy dzisiaj rano, że pojedziemy gdzieś na kawkę, żeby miło spędzić czas. Także jedziemy i zabieramy Was ze sobą. Szybka teleportacja z promenady. Jesteśmy teraz w naszej okolicy, w jednej z naszych ulubionych restauracji, a dokładnie restauracji Papugar. Przyjechaliśmy na obiadek, bo stwierdziliśmy, że jednak dzisiaj nie będziemy gotować, chociaż z rana rozmroziłam borowiki, grzybki, które później pewnie zrobię na sos, jak już będziemy w domu. W każdym razie przyjechaliśmy na obiadek do restauracji Papugar. Fajne mają tutaj klimacik świąteczny. Także zamawiamy coś z karty. Proszę bardzo. I będzie dzisiaj pysznie. Słuchajcie, ja zamówiłam jak zawsze mojego ulubionego czarnego dorsza z frytkami i z przepyszną sałatą, a z kolei Massimo zamówił swój ulubiony czarny makaron z krewetkami. Si chiamano spaghetti al nero di seppia con gambe. O. Smacznego, kochanie. Dziękuję. O rany, słuchajcie, wróciliśmy do domu i czekała na mnie pod drzwiami kolejna przesyłka. Tym razem od Justyny, ale coś czuję, że chyba jest tutaj coś płynnego. Już nie wspomnę o tym, że pachnie mi tutaj Lenorem. Także otwieram i sprawdzamy, co tutaj Justyna mi wysłała. Zabrałam się trochę za porządek w książkach, które tam, widzicie, mam też tutaj przed sobą, bo ten rok, powiem Wam, upłynął mi trochę pod takim tematem czytania i nie tylko. Podjęłam wyzwanie, że w tym roku przeczytam 23 książki na 2023 rok. Coś podobnego jak robiłam, jeśli chodzi o kosmetyki makijażowe, to Denko, na pewno wszyscy wiecie, o co chodzi. I wiecie co? To był naprawdę bardzo ciekawy rok pod tym względem, bo pierwszy raz przeczytałam aż tyle książek, a tak naprawdę w tym roku przeczytałam 33 książki. Na mnie to jest ogromny wyczyn, bo już dawno, ale to naprawdę, uwierzcie mi, dawno nie przeczytałam aż tylu książek. Tak naprawdę dla jednych może to być aż 33 książki, że udało mi się zrobić, przeczytać tyle książek w ciągu roku, a inni mogą machnąć ręką, być, co tam 33 książki, ja to tyle, to normalnie zjadam przez cały rok albo nawet i więcej. Słuchajcie, dla mnie, dla osoby, która zawsze lubiła czytać, ale jakoś nie miałam czasu, można tak powiedzieć. Czas to może by się znalazł, ale jakoś tak nie ciągnęło mnie aż tak bardzo do książek i chyba zdecydowanie więcej czytałam magazynów branżowych i nie tylko.
Ten rok był naprawdę przełomowy i cieszę się niesamowicie, że udało mi się tyle książek przeczytać. Tak jak mówię, wzięłam się trochę za ogarnięcie tych książek, zanim jeszcze wyjdziemy, bo zaraz się wybieramy na wieczorny spacer. I pomyślałam sobie, że przy okazji, w sumie to jak już sprzątam, ogarniam te książki, zostawiam sobie te, które są najfajniejsze, najlepsze i do których na pewno będę jeszcze wracać i będę je nieraz czytać, to może i przy okazji polecę wam książki, które naprawdę bardzo mi się spodobały i wywołały, można powiedzieć, u mnie takie wow, trochę zmieniły moje podejście do niektórych spraw, ale są to też książki, na które warto zerknąć z różnych dziedzin. Także słuchajcie, zabieramy się za omawianie, mam je tutaj przed sobą. Wybrałam z tych 33 książek, które przeczytałam w tym roku, tak jak mówię, takie najfajniejsze perełki, jest ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobra, lecimy. Pierwsza książka to Atomowe nawyki, czyli drobne zmiany i niezwykłe efekty. Ja tę książkę już nie pamiętam, u kogo widziałam, ale właśnie bardzo mnie zainteresowała ta kwestia atomowych nawyków. O co tutaj w ogóle chodzi, jakieś atomowe nawyki i tak dalej. A jak widzicie, ja w książkach też zaznaczam sobie bardzo często miejsca, do których będę wracać, do których warto wracać. W ogóle zaznaczam sobie też na różne kolory. No ja już tak mam. I ta książka była naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Super się ją czytało, pokazała mi trochę, jak to jest z tymi naszymi nawykami, jak drobne zmiany mogą wpływać na całość i dzięki tej książce też zaczęłam zmieniać niektóre swoje nawyki, które już dawno chciałam zmienić, spojrzałam na nie trochę inaczej i no tak jak mówię, dała mi do myślenia. Jeśli jesteście na takim etapie, że chcecie wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu, to na pewno warto sięgnąć po tę książkę, czyli Atomowe nawyki, pierwsza pozycja. Druga pozycja, która całkowicie zmieniła moje podejście do moich poranków. I wielokrotnie o nim mówiłam, to fenomen poranka, czyli jak zmienić swoje życie. Niech was nie zmyli trochę ten tytuł fenomen poranka, bo możecie sobie pomyśleć, ach dobra, ja moje poranki to wyglądają tak, że wstaję z budzikiem, mam 10 minut na wyszykowanie się i lecę do pracy. I wiecie co, moje poranki też wyglądały inaczej niż wyglądają w tej chwili, ale dzięki tej książce zdałam sobie sprawę, jak ważne jest to, jak zaczynamy nasz dzień, jaki to ma wpływ na całość. Jak doskonale wiecie, ja jestem rannym ptaszkiem i bardzo wcześnie wstaję i już nawet przed przeczytaniem tej książki wstawałam wcześnie rano, ale po prostu teraz moje poranki są bardzo fajnie ułożone. Są tak ułożone, że rzeczywiście ten dzień zaczynam inaczej, zaczynam bardzo świadomie i na tym mi zależało. I to też ma ogromny wpływ właśnie na całość mojego dnia. Także kolejna lektura, taka właśnie samorozwojowa, którą polecam wam przeczytać, jeśli chcecie właśnie wprowadzić jakieś zmiany w waszym życiu. Dobra. Następna książka, ale dobra, to może nie tak. Następna książka też samorozwojowa. Książka, która bardzo zmieni wasze podejście do życia, ale do takiego świadomego życia pod względem przede wszystkim zdrowia i tego, jak pracuje nasz mózg, jak pracuje nasz cały organizm, jaki wpływ na to ma to, co jemy, jakie przyjmujemy suplementy i tak dalej. To jest neurohacking i to jest książka, którą poleciłam wielu osobom, w tym między innymi Magdzie Meg, która była też nią zachwycona. Na początku tak niekoniecznie, ale potem stwierdziła, że tak, zobaczcie, kolejna książka, która wygląda, o właśnie, tak. I to jest książka, do której będę regularnie wracać, tak samo jak fenomen poranka. Bo to są takie książki, które przypominają nam o tym, że w momencie, kiedy na przykład zrobimy jakieś zmiany i niekoniecznie te zmiany będą dobre, to warto sobie do nich wrócić, do tych książek i zacząć od początku. I przypomnieć sobie, że o nie, dobra, schodzimy trochę z tej drogi, warto jednak wrócić na tę dobrą drogę. Także neurohacking Karola Wyszomirskiego, bardzo wam polecam, zresztą Karol ma też swój profil na Instagramie, który bardzo fajnie, ciekawie prowadzi i wrzuca tam wiele niesamowitych treści, ale jeśli lubicie czytać i chcecie mieć
taką skondensowaną pigułkę dotyczącą biohackingu, neurohackingu, to koniecznie sięgnijcie po właśnie tę pozycję. Dobra, trzy książki, bardzo, bardzo rozwojowe, które wyjątkowo Wam polecam do przeczytania. Lecimy dalej. Jeśli jesteście osobami, które potrzebują zmian w życiu, takich bardziej organizacyjnych, czyli na przykład należycie do tych osób, które nie potrafią ułożyć sobie dnia, mają problem z organizacją pracy, mają jakieś problemy z organizacją w domu, nie wiedzą, jak efektywnie zarządzać czasem. Owszem, książki samorozwojowe, ale książki naprawdę wyjątkowe. Dwie pozycje tego samego autora. I mamy tutaj zarządzanie czasem, czyli jak w krótkim czasie osiągnąć więcej, lepiej zarabiać i cieszyć się życiem. A bardzo fajna lektura. A nie jest jakoś, jak widzicie, specjalnie gruba. Też oczywiście mam tutaj pozaznaczane wszystko, co i jak. A bardzo ciekawa. I polecam Wam ją przeczytać, bo naprawdę też pokażę Wam, jak efektywnie rzeczywiście zarządzać tym czasem, żeby sobie lepiej ten dzień układać. A z kolei tutaj mam drugą książkę tego autora, czyli jak być sobą, cieszyć się życiem i osiągać to, co dla Ciebie najlepsze, czyli maksimum osiągnięć. Powiedziałabym, że są to dwie książki ze sobą bardzo fajnie połączone, bo też pokazują właśnie jak wprowadzić takie zmiany, czasami proste zmiany, które bardzo dużo dają. Dla przykładu, jeśli jesteście osobami, które potrzebują lepszej organizacji w pracy, prosta zmiana, to jest właśnie w tych książkach. Zanim wyjdziesz z pracy, posegreguj swoje biurko, zrób na nim porządek, ułóż to, co jest do zrobienia, to co jest ważne, to gdzie masz śmieci, wyrzuć. Pozbądź się tego. Zrób po prostu porządek na tym biurku, bo jak przyjdziesz jutro do pracy i zobaczysz, jak masz wszystko przygotowane, ułożone, to już będziesz lepiej pracować. Już będziesz lepiej zarządzać tym czasem, będziesz mieć lepszą organizację. Więc taka prosta zmiana, porządek i organizacja na biurku przed wyjściem z pracy. Polecam Wam bardzo fajne pozycje, właśnie takie organizacyjne, do zmian. Dają dużo inspiracji. Koniec z książkami takimi inspiracyjnymi, samorozwojowymi. Teraz coś dla osób, które prowadzą biznesy, na przykład własne biznesy, na przykład macie jakiś sklep albo chcecie sprzedawać jakieś swoje własne produkty. Coś, co kompletnie zmieni Wasze podejście, jeśli chodzi o sprzedaż, czyli właśnie ta książka. Jest to Każdemu sprzedaż wszystko, co chcesz. Świetnie opisana, mała, cienka pozycja. Słuchajcie, czyta się jednym tchem, ale tu jest tyle motywacji i tyle takich smaczków sprzedażowych, że bardzo Wam się to przyda w Waszym biznesie. A z kolei nadzwyczajny sukces, no zobaczcie, nadzwyczajny sukces jest książką, która będzie Was motywować do pracy. Nie tyle, tu nawet nie chodzi o takie osiąganie sukcesu, ale coś, co sprawi, że inaczej spojrzycie na swój własny biznes, na swoją pracę, na to, czym się zajmujecie, jak to wygląda na przykład od strony Waszych znajomych, rodziny, bliskich, jak to wygląda od strony Waszej organizacji. Słuchajcie, taka niepozorna książka i tak jak mówię, niech Was nie zmyli do końca temat. Szanuj samego siebie i dbaj o siebie, ciągle się ucz i dąż do rozwoju. Wkładaj najlepsze ubrania, nie czekając na specjalną okazję. Widzicie? Śmiej się ile tylko możesz, śmiech jest najlepszym stymulatorem mózgu. Miej marzenia oraz całkowite przekonanie, że je zrealizujesz. Świetna, świetna książka. Jak widzicie, tu mam całą masę cytatów i takich przypominajek zaznaczoną. Więc znowu coś dla osób, które potrzebują motywacji, na przykład w pracy, w prowadzeniu biznesu i nie tylko. Dobra, idziemy dalej. Dwie książki, takie publikacje naukowe.
Coś z kolei dla osób, które lubią czytać tego typu opracowania, tego typu książki, czyli takie książki, z których dowiedzą się więcej na różne tematy. Bardzo mi się one spodobały, szczególnie, że znam autorkę i nawet miałam okazję prowadzić spotkanie na żywo na moim profilu na Instagramie, czyli z Klaudią Musiał, która wydała dwie genialne książki. Słuchajcie, pierwsza książka to jest Trychologia kosmetologiczna i lekarska. Jeśli interesujecie się tematem włosów i chcecie poznać różne ważne informacje, które są z tym związane, tu jest masa zdjęć, tu jest masa przykładów, badań, łysienie androgenowe kobiet po menopauzie na przykład, albo laseroterapia, różne zabiegi, składniki szamponów, na co zwrócić uwagę, wpływ formulacji preparatu na wchłanianie substancji aktywnych, niechirurgiczne metody uzupełniania włosów, encyklopedia wiedzy, coś co na pewno sprawdzi się dla wszystkich osób typu włosomaniaczki, które chcą dbać w odpowiedni sposób o swoje włosy, zmieni niesamowicie podejście wasze do tego tematu, także tą wam polecam. I druga z kolei książka, nowsza od Klaudii, to jest Rola komórek macierzystych we współczesnej medycynie estetycznej i kosmetologii. Świetne tematy, które poruszyła Klaudia, jak między innymi egzosomy, które są tematem takim młodym i ja też o nich trochę już wspominałam tutaj na moim kanale. Komórki macierzyste w procesie starzenia się skóry i nie tylko, zwierzęce komórki macierzyste w kosmetologii, masa wiedzy, słowniczek różnych tematów, przykłady, coś co otworzy wam również oczy na składniki aktywne z różnych kosmetyków, na działanie różnych technologii w kosmetykach, ich wpływ na naszą skórę. Tak. Dobrze, i zbliżamy się do końca. Dwie książki, takie popularne, takie ciekawe, takie, które będą odskocznią od codzienności, które będzie wam się łatwo i przyjemnie czytało. Coś dla osób, które lubią ciekawe historie. Nie przepadałam za książkami takimi naukowymi, nie przepadałam za książkami rozwojowymi, ale książka to jest dla nich taki czas na odprężenie i spędzenie właśnie miło każdej chwili. Coś, co musicie przeczytać koniecznie, to jest Stanley Tucci, Smak, Życie i Jedzenie. Książka, która mówi o pewnych włoskich tradycjach, o włoskiej kuchni, o tym jak było kiedyś, a jak jest teraz. Przedstawia kuchnię włoską, smaki w zupełnie inny sposób. Stanleya Tucci pewnie większość z was kojarzy z filmu Diabeł ubiera Pradę. Genialny człowiek, niesamowita historia walki, życia, rodziny, tradycji, właśnie tej kuchni. Przykłady różnych przepisów z kuchni włoskiej. Polecam wam, wspaniale czyta się tę książkę na jakieś zimowe wieczory. Jak najbardziej tak. I druga, która jest historią niesamowitej kobiety, jej walki do osiągnięcia sukcesu i zajęcia takiej pozycji, jaką ma w tej chwili. Bez względu na to, czy lubicie markę Estée Lauder, czy też nie, warto tę książkę przeczytać. Marzenie o pięknie, jak Estée Lauder zbudowała imperium i stała się legendą. Tak jak mówię, bez względu na to, czy jesteście fanami tej marki, czy też nie, bez względu na to, co myślicie, jak ona działa dzisiaj, bo to jest zupełnie inny czas. Jeśli przeczytacie historię tej kobiety, która jest zamknięta w tej książce, bardzo fajnie napisana, bo to nie jest typowa biografia. To nie jest właśnie typowa biografia, czy autobiografia, tym bardziej. To jest książka, słuchajcie, która jest tak napisana, że czyta się ją super i chcecie z każdego rozdziału przechodzić na każdy rozdział, żeby dowiedzieć się więcej. Ale jak zobaczycie, jak ta kobieta tworzyła markę w tamtych czasach, jakie to było trudne, jak to wyglądało, jakie było podejście do kobiety, która zarabia pieniądze i nie siedzi w domu, nie zajmuje się dziećmi,
Wow. Przepraszam Was, ale widzę, że tutaj bateria już mi miga i muszę kończyć. To jest sygnał dla mnie, że muszę kończyć i podładować baterię w kamerze. Ale co chciałam jeszcze powiedzieć na zakończenie. To jest naprawdę bardzo ciekawa książka, właśnie która pokazuje, jak silna potrafi być kobieta. I też z drugiej strony jest taką motywacją dla nas kobiet do działania i pokazuje nam, że można. Mimo wielu przeciwności losu, można naprawdę stworzyć coś wow. Więc też Wam polecam, przeczytajcie sobie, bo naprawdę warto. Także słuchajcie, książki, które no powiedziałabym, że były takimi perełkami w tym 2023 roku. Już mam za sobą, poleciłam Wam. Jestem ciekawa, czy którąś z tych książek znacie i czy już ją przeczytaliście. Może znacie wszystkie albo żadnej, dajcie koniecznie znać. Zobaczymy, jak to będzie w 2024 roku, ale podjęłam decyzję, że na pewno nie zrezygnuję z czytania, bo to czytanie o poranku bardzo dużo wniosło do mojego życia i bardzo dużo zmieniło. I cieszę się, że podjęłam takie wyzwanie i czytałam regularnie książki, chociaż w ostatnich miesiącach nie pokazywałam Wam tych książek, które przeczytałam, no bo zależało mi na tym, żeby pokazać Was i zmotywować do tego, że jednak jest ten projekt 23 książki na 2023 i ja do tego doszłam, czyli przeczytałam te 23 książki, ale mówię Wam teraz, co warto, co naprawdę na co warto zerknąć, fajne pozycje. Jeśli macie jakieś książki, które chcielibyście mi polecić, właśnie z takich dziedzin rozwojowych, takich fabularnych, może jakichś naukowych, dajcie koniecznie znać w komentarzach, zrobię sobie listę, wszystkie sobie spiszę i będę Wam bardzo wdzięczna za wszystkie polecenia. A nie, co dzisiaj zrobiłeś na kolację? Sì, maccheroni con funghi porcini. Penne. Penne con funghi porcini. Proszę, 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 co tu dzisiaj szef kuchni przygotował. My się zabieramy za kolację i myślę, że tym akcentem mogę się już dzisiaj z Wami pożegnać. Dziękuję za Waszą obecność. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa! Pa!